Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany już w połowie grudnia 2020 roku. Dotyczy on niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień przez Mirosława Eś, dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach. Zarzuty wobec dyrektora wynikają z inwestycji realizowanej na terenie szpitala. Chodzi o budowę dróg pożarowych na terenie zabytkowego parku przy szpitalu. Do rozpoczęcia tych prac wymagane były stosowne dokumenty, w tym zezwalająca przez konserwatora zabytków decyzja administracyjna, która miała dać zielone światło do budowy dróg i wycinki drzew. Ponieważ te prace zostały zrealizowane bez takiej decyzji, w tym zakresie dyrekcji zarzucono niedopełnienie obowiązków. A przekroczenie uprawnień wynika z faktu podpisania umowy z wykonawcą, który został upoważniony do wejścia na teren obiektu i wykonania tych prac. Czyn, o który został oskarżony dyrektor, jest zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Drugą osobą oskarżoną w tej sprawie jest kierownik działu inżyniera głównego szpitala. Jemu również zarzucono przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w protokole. Dotyczy to wprowadzenia na teren szpitala wybranego wykonawcy, który realizował pracę i wycinkę drzew, i poświadczenie w związku z tym w protokole nieprawdy dotyczącej posiadania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i dokumentów wymaganych przy realizacji tej inwestycji. Zagrożenie karne jest takie samo. W toku postępowania dyrektor początkowo odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do popełnienia czynu. W dalszym toku postępowania złożył wyjaśnienia, wskazując swoją wizję tej sytuacji, ale konsekwentnie nie przyznaje się do popełnienia czynu. Druga z osób oskarżonych też nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.